To jest tak, że pogoda dzieli się na dwie płcie. Pogoda jest męska i żeńska. Otóż męska jest wtedy, kiedy wiaterek podmuchuje, a kiedy jest żeńska, to piździ. Dzień dobry. Znowu mam zaszczyt serdeczny Państwa powitać już tym razem w prawdziwej, że tak się wyrażę, scenerii zimowej, co widać po tutaj anturażu i moim charakteryzacji. Wybaczcie Państwo, ale taka jest prawda, te gogle są po to, bo mi łzy na wietrze, a dzisiaj mamy silny wiatr. Tutaj nie będzie tego słychać, że jest silny wiatr, bo jesteśmy przy zadrzewieniach, więc tutaj jest sympatycznie i spokojnie, nawet bez rękawiczki mogę być na chwilę, ale tam, gdzie pójdziemy, będzie naprawdę ekstremalnie. Ale nagrywamy dla Was, żeby właśnie, żeby Państwa cały czas mieć przy sobie i żebyście Państwo jak najwięcej wiedzy od nas uzyskiwali. Zanim przejdziemy do materiału, co dziś w materiale? Dzisiaj będzie w materiale ciąg dalszy o piesku, który jest diament, który trafił na szlifiernię, czyli do jubilera, czyli do mnie. Diament zaczyna świecić coraz bardziej. Jeszcze w trakcie obróbki przypominam Państwu, że ja nie pokazuję psów świetnie wyszkolonych, tylko w trakcie właśnie obróbki tej jubilerskiej. I to jest bardzo ważne, żebyście Państwo wiedzieli, jak tam czasami jakiś może jest mankament psa, czy jego zachowanie, to nie oceniajcie go tak od razu. Czyli będzie teraz opowieść o wyżle, który jest dwulatkiem, który trafił do mnie na poprawki, nie zaaportował wtedy przepiórki, a teraz będzie aportował to, co ja chcę. Zanim przejdziemy do materiału, pozwolę sobie dobyć moją karteczkę. Drodzy Państwo, tu mam gdzieś swoją taką ściągę. Mianowicie ona dotyczy tego, że zadajecie bardzo Państwo dużo mi pytań w komentarzach pod materiałami. Niestety nie mogę czasami Państwu nawet z uprzejmości odpowiedzieć, gdyż jest za mało wyrazów, za mało jest zdań, żeby to wszystko Państwu jakoś ze zrozumieniem przekazać. To są zbyt skomplikowane sprawy, żeby zawrzeć je w trzech zdaniach złożonych. No niestety się nie da. Dzwońcie do mnie prywatnie, nie zadawajcie pytań pod materiałami, tylko zachęcam do prywatnego kontaktu. Nawet absolutnie zrobię to z prywatnej uprzejmości i nie ma tutaj żadnego problemu z tym. I takie pytania na przykład Arkadiusz Wypych. No tutaj pan się pyta o szelki. Czy skoro ja tylko używam obroże, to czy szelki dla psa myśliwskiego są wskazane, czy dobre, prawidłowe? Otóż mówię krótko i szybciutko, że nie. Bo gdyby były dobre i skuteczne, to ja bym je używał. Odpowiedź jest jasna, tak? Dziękuję. Dlaczego nie są dobre? Dlaczego nie są dobre, to materiał o tym musimy kolejny nakręcić, panie kamerzysto. A nie teraz znowu w dwóch, trzech zdaniach opowiedzieć. Częste pytanie, jak można się z panem skontaktować? No kochani, no jest e-mail pod tak zwanymi naszymi opisami i mój numer telefonu pod każdym filmem jest w tak zwanym opisie materiału. Trzeba tylko wziąć, kliknąć rozwiń i doczytać do końca, co poeta miał na myśli, czyli ja. Jeżeli Państwo tylko to oglądacie na zasadzie ruchomych obrazków i to wszystko w tym temacie, jako wzrokowcy, no to też jest miłe i dziękuję za to, ale nie będzie niepotrzebnych pytań. Jak się można z panem skontaktować? No to jest nagminne. 3. Pani Meandi pyta. Pies lubi biec za samochodem. Jak oduczyć? No i ja teraz znowu nie mogę odpowiedzieć, choćbym bardzo chciał, bo nie wiem za jakim samochodem, czyim samochodem, czy wszystkie samochody goni. I wtedy muszę wiedzieć, jak to się odbywa. Kilka takich przypadków muszę mieć opisane do ucha od takiej pani, czy tam pana. I w tym momencie odpowiem na prywie, na jak temu zaradzić. 4. Pan Konger 7. Ciętość u wyżła na drapieżniki. No to proszę Państwa, no to jest rzecz oczywista, ale też, żebym teraz o tym opowiedział Wam tu przed kamerą, to byśmy do wieczora chyba to nagrywali, bo znowu to jest pytanie i odpowiedź. Nie, niech pan Konger do mnie zadzwoni prywatnie, chętnie mu powiem, na czym polega sytuacja. Ponieważ niektóre wyży mają bardzo wysoką ciętość, inne mają średnią ciętość i to jest najczęściej, a ciętość zawsze jest. Dobrze, i teraz tak. No pan partner Marek. Fajnie zauważył, że w pewnym materiale z bardzo młodym wyżłem, w sensie uczniem świeżo zrobionym, pies na moją komendę zasiadł,
ale sam potem samorzutnie zawarował. Sam z siebie. Chciał mi dać pokłon. Więc ja szybciutko wykorzystałem to w nanosekundę i powiedziałem tak, waruj. Czyli ten pies w tym momencie jest przekierowany, że to jego pomysł, żeby się położyć przede mną, to był moją wolą. I dałem mu za to nawet nagrodę. No to pan właśnie, ten pan Marek twierdzi, że przyłapał mnie na błędzie moim. Otóż proszę Państwa, jeżeli możemy błąd psa tak przerobić, że on jest naszym sukcesem, to w tym momencie na tym też polega genialność, żeby tak zrobić, żeby pies sobie zinterpretował, że to Jacek i tak chciał. Czyli przekuwamy jak kowal na tym swoim kowadle, przekuwamy jego jakby wadliwe zachowanie w nasz sukces i jego de facto też. Więc proszę Państwa, no czasami nie wyrażać jakichś eksperckich tutaj przyłapań mnie na tym, że zrobiłem błąd, bo tutaj nie było żadnego błędu. Wręcz przeciwnie. Błąd psa wykorzystałem, żeby go zasugerować na przyszłość, że to jest moja wola jednak. Na koniec chciałbym podziękować panu Damianowi Starzyńskiemu za bardzo hojne dary na Patronite. Dziękujemy serdecznie. Hojne naprawdę, proszę Państwa. I cieszę się, że nas wsparł. Pozdrawiamy pana serdecznie. I co, proszę Państwa, zapraszam Was do materiału. Idziemy po pieska, czyli diament w trakcie obróbki. I proszę Państwa, idziemy po naszego diamenta, żeby go dalej szlifować. Użyjemy, drodzy Państwo, czegoś, co polecam. Fajnej jak to nazywam czasami śmiesznie, tajna broń. Tajna broń się już troszeczkę przybrudziła. To jest kawałeczek skórki z królika białego. I tutaj chodzi o to, jak że będzie on miał zgubę, to proszę zwrócić uwagę, że to wygląda, jakby było przybrudzona grudka śniegu na przykład od samochodu pozostawiona albo coś brudniejszego. Ale pies już tego na oko nie wychwyci. Wychwyci to tylko i wyłącznie na zasadzie węchu. Więc zastosujemy. Ktoś zapytał mnie ostatnio w materiale, drodzy Państwo, bo piesek mu nie chce aportować, bo jest śnieg. Jak to się w śniegu ubrudzi, to co on ma robić? Proszę Państwa, no przede wszystkim to, że dobrze taki koziołek mieć bardzo mocno wystudzony, zgodnie z temperaturą na zewnątrz, a nie prosto z jakiejś ciepłego pomieszczenia, bo wtedy on tym bardziej łapie ze śniegiem reakcję, bo rozpuszcza wodę ze śniegu i tym bardziej dla psa jest to niewygodne. Oczywiście, że każdy pies na początku, zwłaszcza młode psy, które stykają się ze zjawiskiem śnieżnej zimy, no to będą miały problem, bo to no, trudno wziąć do ręki, dlatego rękawiczkę mam takie coś zmoczone i tam rzucają tym albo coś. No trzeba przejść ten etap, drodzy Państwo, uzbroić się w cierpliwość i się nie poddawać. Takie jest to moje zalecenie. I idziemy sobie do właśnie naszego diamencika. Zapraszam do materiału. Naprzód. Uwaga. Ale nie skoczy raczej. To jest pies nienauczony skakania na człowieka. Teraz kontroluje on, gdzie ja idę, co ja robię. Dobrze. I zapraszam pana Mateusza, kamerzysto kochany. Idziemy tędy, gdzie wiatr mniejszy. Schowamy się za świerki trochę, a tu zrobimy już pierwsze testy. Dobrze, fajnie. To jest, proszę Państwa, przypominam, 2-letni pies. Mieliście go już w odcinku właśnie o tym diamencie do szlifowania. Naprzód biegaj. Pies, który... I teraz kamera tu już jest. Tak, dobrze, pies nie widzi, jest dalej. Jak nie będzie widział, uwaga, położymy to tu i sobie idziemy. No na ścieżce, na środku. No ja dziękuję, panie kolego. I proszę Państwa, tutaj wszystkim tym, którzy z Państwa sami próbujecie właśnie szkolić pieski na podstawie materiałów, czego się bardzo cieszę, to muszę powiedzieć, że czasami koncentrujecie się nad tym, co jest kosmetyczne, czyli aport w pozycji siedzącej, to jest właśnie spektakularna jakaś tam inna taka pod kamerę, pod obiektyw sprawa spektakularna. Natomiast zapominacie o tym, żeby styl pracy jeszcze był psa. Właściciel tego psa zapomniał o stylu pracy.
i tam już nastąpiło u niego chody sznurowe. Czyli proszę zwrócić uwagę, że jak po sznurku leci tam gdzieś. Będę musiał to wykasować. On ma bardzo ładnie ma wrodzoną genetycznie chęć współpracy z człowiekiem, bezdyskusyjny jest. Dobry pies, tak jest. Diamencik. Dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. I teraz robimy test, idąc sobie po tej białej stopie. A biała stopa to wtedy, kiedy są białe ślady. A kiedy nie ma śniegu, to mówią myśli i mawiają, że to jest czarna stopa. My pracujemy dzisiaj na białej stopie. Dobrze. Dobry pieseczek. Zguba szukaj. I teraz. Bardzo ładnie, że nie pobiegł prosto, bo się rozpędził jak na autostradzie S7. Albo Z8. Już ma, wiem, już to widzę. Państwo jeszcze nie? Bardzo ładnie. I to jest ten biały koziołek, który musiał go zwietrzyć, a nie zobaczyć. Bardzo ładnie. No, koleżko. Pod kamerą się... Diamenciku, trochę tam popisujesz. Puść. Dobrze. Dobrze. No a trzymaj. Wiecie Państwo, na pewno to jest oblepione w śniegu. Ach, puść. Trzeba współczuć zwierzakowi, że on to musi wziąć do swojej biednej mordki. I teraz nie chciał ten pies, zaprezentuję to, co nie chciał ten pies zrobić z przepiórką, która jest mniejsza i łatwiejsza do aportu. Waruj. Dobrze. Damy waru, takiego bażantka, kurkę, niedużą, bez głowy, bez nóżek, zostań. Wyrzucamy w śnieg również, bo inaczej się nie da. Pan aż popiskuje, nie popiskuj, kochani. Zobaczcie, jak on drga. Gdyby od maleńkości był, od młodości prawidłowo prowadzony, już w tym wieku byłby bardziej uspokojony i nie galaretowato się trząsł. To jest, proszę Państwa, nie z zimna, nie z śniegu siad, tylko z pobudzenia, bo ponieważ nawet popiskuje. Aport? O tak, dobrze, 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 dobrze. Puść. Bardzo ładnie. Waruj. Zostań. Przespokój, który ma od nas emanować, siad, staramy się zrobić, że by spowalniać ten jego aport, bo on potem już się nie trzęsie, jak biegnie. Staramy się spowolnić jego te nieuzasadnione napalenie się, jakbyśmy mówili językiem bardzo ślicznie. Puść. Dobrze. Dobrze, piesek. Tak, dobrze. Naprzód biega. No widzicie, teraz też jest podnieta. Już mi zagradzał drogę, skacząc przede mną. Rzuć jeszcze, pobawmy się jeszcze. Niestety, proszę Państwa, nie wolno pójść na kompromis potem z psem, bo on do końca życia będzie tak zwanym uzurpatorem, czyli będzie sobie uzurpował prawo do prowadzenia, uwaga na pieska teraz też może, będzie uzurpował do końca życia, że ja zabiegam o zabawę, to ty idź mi na rękę. Otóż nie można. Dużo pracy wkładam w to. Zobaczcie, on się rozpędza tak troszeczkę nawet tak bez głowy, jak to się mówi, bo ja lubię psa w ruchu bardzo, ale jak on ma pomysł, no, polują koledzy w kole łowieckim, pozdrawiam. Tak więc... I zobaczcie, lubi po autostradach biegać, ale bażant nie będzie siedział na tej łące tutaj, zaśnieżonej, krótkiej łące. Tylko gdzie się może znajdować? O właśnie, tam gdzie wchodzi. Ale to ja dopiero nad tym zapracowałem, żeby on się uczył, że zwierzyna jest bardzo często właśnie w takich trudnych sektorach, a nie tam, gdzie jest łatwizna. Teraz jak pies nie widzi, no szukaj jeszcze, szukaj naprzód, tak, dobrze, dobrze, prowadź, tak. Podrzucimy mu tego bażanta, jak on nie będzie widział, chyba nie widzi. Podrzucimy, no to jest ciężki temat. Odwołamy, wiatr ma taki korzystny w tym momencie. Dobry pies. Dobry pieseczek. Naprzód idź, naprzód szukaj, szukaj. Naprzód szukaj. Naprzód szukaj.
Fe. Po małej porażce już jest zniechęcenie. Fe. Samo się nie znalazło. Leży to w głębokiej trawie. Wiatr to omywa. Fe. I jeszcze szukamy. I dobrze by było dla niego. Tak, 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 naprzód. Żeby on wpadł na odwiat tego trudnego przypadku bażanta. Fe. Gdyby to robił troszeczkę systematyczniej, czego pan poprzedni. O, tak, 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 dobry pies. I to jest wielka nauka, kto znajdzie. To jest to, proszę Państwa, o co chodzi. Tak jest, tak ślicznie, tak ślicznie, brawo. Wpuść, proszę Państwa, to brawo, ślicznie, to tak mówię bardziej dla Was. Ja bym powiedział normalnie dobry pies, ale chodzi, żebyście entuzjazm mój widzieli. Jeżeli jest coś takiego jak namiot, tunel aerodynamiczny i tak dalej, no dobrze, waruj, poćwiczymy dalej jeszcze. To wpadnie w głęboki śnieg, ale w takie właśnie jakieś tużowisko, takie, a cóż to było? A zapraszam tutaj, waruj, zostań. Bo powiedzą, że błąd zrobiłem. Zostań. To jak wpadnie tak głęboko, o tak jak moja noga tutaj i tam leży na ziemi, głęboko, to wiatr omywając ze śniegiem, czyni taki tunel aerodynamiczny. Zapachy w tym momencie są pomniejszone dla nosa psa. Pies o słabym węchu tego nie znajdzie. Najważniejsze z tym to, siad, aport, że ten pies, nawet jak nie widział rzuconego tam bażanta, halo! To też walczymy z tym. On się nauczył właściciela, no widzicie, nagryzania. Puść. No ja już to na to wpływu specjalnie miał nie będę. Na pewno stosujemy naprzód. Proszę Państwa, diament w trakcie obróbki. Nie prezentujemy Państwu już, że tak powiem, jakiś tam wysokoklasowy brylant, brylujący, tylko jest to cały czas w trakcie obróbki. Najważniejsze, co jeszcze wrócę do materiału, kiedy wyrzuciłem tego bażanta, czy tam odrzuciłem, kiedy on nie widział. Liczyłem właśnie na to, że on sam zwietrzy i zwietrzył sam. A co to dało dla mózgu psiego? Skoro przewodnik Jacek mówi, że mam tam iść szukać, to znaczy, że on, jak ten pan Bucek, wie, że tam na pewno coś leży. I wtedy jest to piękne zaufanie względem człowieka. Jak człowiek mówi, że tam coś leży, to naprawdę trzeba się skoncentrować w wyżłowi, a nie biegać jak wściekły, prawo, lewo, tu nic nie ma. Więc się zorientował, że jak Jacek powie, tu leży, czyli japor, to znaczy, że trzeba do skutku pracować. I o to nam chodzi. Już się cieszę, że on taki się robi powoli. Naprzód biegę. Taki już kontaktowszy, bo wcześniej to wpadał na autostradę i pędził, nie patrzył nawet, czy tajni jadą z fotoradarem. No cóż, zgubny mogę mu robić, tylko po co? Wiadomo, że on to zaraz znajdzie. Pójdziemy tylko jeszcze, zrobimy test lodu. On jest już psem ponad 2-letnim, więc pewnie to świetnie zda egzamin, ale z młodymi psami zalecam, jak już jest ładnie tafla zbiorników wodnych zamrożona, rzucać właśnie na lód, zwłaszcza taki nieośnieżony, gdzie jest ślisko. W ten sposób badamy. W ten sposób badamy, jak się pies zachowuje na niestabilnym podłożu, czyli śliskim. Bardzo ładnie. Dobry pieseczek. Ten piesek próbował gwałcić mi dłoń. Dłoń, jeżeli jest nagroda. Weź, przy zamrożonej, ciepłej dłoni, zimnej, czerwonej, chciałem powiedzieć, każde takie nachalne pobranie nagrody z ręki, weź, jest bolesne dla zmarzniętej skóry. Dbam o to, żeby już od tej pory każdy pies mnie nie ukrzywdził, mnie nie skaleczył, mnie nie zadał bólu. Z prawej ręki nie wezmę, z lewej weź. I tak trzeba czynić. A dlaczego o tych lewych rękach tam piszecie też, a co to pani Jacku lewa ręka, a to co tam, bo tam pan Bartek to tak szkoli, a pan to tak szkoli.
Otóż krótko i na temat. Ja tego nie wymyśliłem, tylko to propaguję, bo to jest bardzo doskonałe. Prawa ręka to jest ewentualnie do przypięcia smyczy, czasami pociągnięcia za obroże, jak pies się stawia człowiekowi. Prawa ręka to jest wymiar sprawiedliwości. A lewa ręka jest do smakołyków, smaczków i do miłości. Rozumiemy, o co chodzi? Mało tego. To jest pierwszy krok do uczenia psa. Nie przyjmuj nagrody od obcego człowieka. Bo 90% populacji ludzkiej jest praworęczna. Więc jeżeli by ktoś naprawdę pedantycznie podszedł do tematu, będę psa szkolił tylko z lewej ręki, a sprawy to jest naprawdę ogrom niełaski właściciela i brak tego sukcesu nagrodowego, to w tym momencie, jak pies zobaczy, że mój pan zawsze z lewej ręki daje, a ktoś przyjdzie i chce nam potruć psa na przykład, masz i prawą rękę, to pies w tym momencie nagle już ma pierwszy lampkę ostrzeżenie. Aha, mój pancio to z prawej ręki, to był wściekły jak brałem. Czyli ty jesteś podejrzany. Jest szansa, nieduża, ale jest szansa, że z tej prawej ręki tej trutki albo czegoś tam nie weźmie. O, testu lodu nie musimy robić, bo sam na nią wszedł. No i to byłoby na tyle w tym materiale, dlatego że, proszę Państwa, biała stopa powoduje, że nie możemy się rozwinąć w temacie gdzieś takim, no bo jesteśmy z tym śniegiem zniewoleni i z warunkami, ale też jest to bardzo ważne. Pies myśliwski poluje również w warunkach, gdzie jest waruj. Jeszcze by mu się chciało, no ale niestety nie można. A ja się cieszę, że on moją wolę siadł mimo dygotań. I to powtarzam, to nie jest zimno. To jest trzęsiawka nerwowa. U ludzi też jest. Ileż to razy ktoś powie, no tak się zdenerwowałem, aż się pół godziny trzęsłem i tak dalej. Pies taki jak on właśnie ma to samo. Aport. On latem też się będzie trząsł, bo już tak się wychował, a ma taki temperament. Ty, rzuć mu jeszcze raz. Dobra, puść. Zapraszam tutaj. No tu ciekawa podpowiedź dla Was, kochani. Jak macie młode, bardzo szczeniako dzieciaki, takie 5-miesięczne, to żeby potem z wodą z wiosny było fajniej, to zimą rzucajcie im na taflę tego ze zbiornika, bo one będą w to wskakiwały potem, bo znają to miejsce, tylko zapomną potem, że jak przyjdzie wiosna, to nie będzie tafli lodu, czyli nie będzie pod czym biec, tylko trzeba pływać aport. Ale chęć aportu pamiętają, że tu był zawsze sukces. W związku z powyższym, rzucajcie, korzystajcie. Powiedziałem wcześniej w wypowiedzi puść, choć jeszcze, że fajnie jest, jak taki zamarznie staw i nie było tak zwanej okrywy śnieżnej. W związku z powyższym to jest jak lustro, a śliskie to jest wtedy no nieprawdopodobnie. Sami Państwo chyba macie doświadczenie i wiecie. To wtedy jest fajnie, jak im się nogi rozjeżdżają, ale uczą się, siad, aport. Jak równo, dobrze, aport. Zagadałem się i pies się zbarania. O, dobrze. Driftuje nasz pies. Dobrze. Puść. No to cóż, proszę Państwa, panie kamerzysto, będzie z tego brylant, czy raczej to trzeba niestety jablonek, czy tam jakiś tam inny szwarowski szkło? Zobaczymy. Sino, zobaczymy? Siad? Dobrze, naprzód biegaj. Proszę Państwa, czasami tej celebracji z dłońmi i tam pochwalenia przy uszach i tak jak to zawsze robię, czy nie, no w zimowych warunkach nie zawsze jestem w stanie przeprowadzić, bo prawa rękawiczka już przemięka, ale jeszcze jest w miarę ciepło, a lewa ręka, lewa dłoń jest już bardzo chłodna, więc troszeczkę trzeba obejście znaleźć i troszeczkę skrótowo można. Już na tym etapie tego psa on i tak wie, w czym jest problem. Proszę Państwa, jeszcze raz dziękuję naszym wszystkim, którzy będą wspierali i wspierają nasz kanał, bo byśmy jeszcze chcieli, może, pieseczku,
może zmodernizować troszeczkę dla Państwa lepszej jakości, może czy sprzęt, czy coś, ale w ogóle, żeby funkcjonować, to trzeba. No niestety, takie są realia i tak się cieszę, że w dzisiejszej dobie, gdzie przeżyliśmy im pandemię i jesteśmy jeszcze cały czas wszyscy gdzieś tam myślami, że jest konflikt zbrojny, no to proszę Państwa, i tak bardzo dziękuję, cieszę się. Ten pies nauczony był właściciela, że jak już wiedział, obliczał, pies kalkulował, że już jest powrót do samochodu i koniec spaceru, wyjazdu, tudzież polowania, to w tym momencie miał niechęć, bo już mu koniec laby. Teraz ja mu dałem sygnał, przed chwilą Państwo tego nie słyszeliście, bo nie było nagrywania, że mówię, dwa gwizdki i ruch ręki, wróć do mnie, a on się położył. Czyli z jednej strony nie napluł mi w twarz, ale dał do zrozumienia, że Jacku, czyżby to było koniec laby, będę musiał wracać i siedzieć w boksie, kiedy ty pójdziesz z innym pieskiem. No takie życie. Ja też jestem, że tak powiem, muszę siedzieć w boksie mojego życia. Nie mogę teraz cały czas być na Teneryfie. Nie mogę. A szkoda. A może i dobrze. Dobrze, waruj może być. Siadł, dobrze. Noga. Proszę zwracać uwagę na moją intonację. Może z tej strony mi łap. Noga. Że tony uspokajające, przeciągłe, flegmatyczne powodują, że pies się wytłumia, wyspokaja. Jakby to powiedzieć, żeby to po języku polskiemu dobrze zabrzmiało. Noga. Właściciel go dość dobrze nauczył chodzenia przy nodze, ale jeszcze są błędy, które muszę korygować. Na pewno tutaj błędną jest jedno akcesorio, czy jak to powiedzieć, urządzenie. Zapraszam Cię, Mateuszu. No, strzał śliski słyszeliśmy. Zobaczcie, właściciel wpadł na tak zwaną obroża skórzana typu dławik. Czyli nie jest paskowa, tak jak pasek mężczyzna czy kobieta ma założony, o tak jak tutaj, tylko dodatkowo jest system rozluźniający i dławiący. Rozluźniający i dławiący. Proszę Państwa, nigdy w życiu takiego urządzenia bym nie kupił. To jest deprawujące i psujące psa. Noga, ponieważ jeżeli pies chce iść przy nodze wolną i byłby na normalnie obroży zapiętej, ja wtedy zrobię noga, tak jak teraz, to powstaje rozładowanie energii kinetycznej, która jest stała. A dławik to przydławi, energia się rozładuje i rozluźnia. Czyli jakby daje psu sygnał, że za chwilę zadławiło, to za chwilę już nie będzie dławić. Nie, dławiki nie. Proszę Państwa, nie, żadnych szelek, żadnych dławików. Brrr. Dziękuję jeszcze raz. Wiecie, kochani, jutro będziecie mieli bal sylwestrowy. Więc Wam życzę z całego serca upojnej tej zabawy, szampańskiej, celebracji na najwyższym poziomie. Panom tancerzom obtańcowywać, panie tancerki, które czekają na Was. Kochani psa, muszę tutaj na chwilę. Dobrze. No i tym optymistycznym akcentem z nowym rokiem do siego roku. Zapraszam i czekam na Was już niebawem.